Właśnie tam macie ten biurowiec z fabryki kleju, do którego chciałem wejść. No ale nie wejdę, bo jest po pożarze. Pożar i kupa ludzi tam się kręci. No i pozabijane dechami wszystko jest. Powiem wam, że większość tej obiektów została już wyburzona. Chyba ostatnie chwile tych zabudowań. Ale zauważyłem, że w Nowej Soli odgrom jest takich budynków pustych, hal, magazynów, fabryk. Co ulica można spotkać opuszczony budynek. O, taki długi korytarz mamy. Coś ludzie w kamizelkach łażą chyba. Z budowy. Fabryka kleju, Nowa Sól. Co tu skrywa? A tam są samochody. Czyli mamy tam część czynnej fabryki. Ale ma co tu się pokazywać. Oczywiście ten kompleks był dużo większy, ale jak powiedziałem, część została zrównana ziemią. Niektóre hale są wykorzystywane do dnia dzisiejszego. O, geogeci łażą. Widzicie? Czyli będą stawiać kolejny budynek, a ten pójdzie w pi. Chyba mieliśmy łazienkę. Są kafelki. O, ładny malunek. Praktycznie tu pusto jest. Jestem ciekaw, w którym roku została opuszczona ta fabryka kleju. Jak długo stoi taki pustostan. O, tam już nie ma nawet co iść. Bo jest w gorszym stanie jak ten. No dobra, tutaj nie wejdziemy, ani nie zejdziemy, bo nie ma schodów. Ale się okazuje, że jeszcze wyżej można wejść. A więc idziemy. Czyli mamy drugie piętro. Fotkę kliknę.
Dobra, przecisnę się tutaj. Tu wąsko jest. Dobra. No i jesteśmy. O kurde. Ci goście z Gaukety tutaj się kręcą. Więc musimy być cicho. Mam nadzieję, że mnie nie słyszeli. Jak widzicie, jeszcze trochę i tego miejsca nie będzie. Dobrze, że obok jest energetyka, to samochód na parkingu sobie zostawiłem. To chyba będzie kratka schodowa do góry. Nie ma co tam do góry się pokazywać, tam wyjście na dach było. Ciekawe, jak to właśnie tak, żeby mnie zobaczyli. Na kucelka. Dobra. Udało się. O, jakie fajne kafelki z takimi porami. Konstrukturkę ma. Tu duża japa. Możliwe, że coś wyciągali. No i wyżej już nie wejdziemy. Sosenki porosły. Tutaj nie wiem, co mogło być. Przedzielone. Dobra, kończę. Jedziemy nagrywać radziecki szpital. O ile jeszcze jest. Dobra, ja wyszedłem. Nie będę czekał, aż oni pójdą. Sram na nich. To co chciałem, to nagrałem. To teraz do komina się dostać jak najbliżej. Jakiś kabel się tam ciągnie, widzę. Ale tutaj nikt nie wchodził. Więc wracam się na ścieżkę. Powiem, strasznie dużo tu śmieci. Nie wiem, czemu w tej nowej soli tak śmiecą. Wszędzie materiały budowlane. Szkła, folie, wełny jakieś szklane. Masakra. No, na tu radę coś wejść. Tu widzę, że można do góry. Skarpa jest. Oła. Tam, na krótkie nogi. Jeszcze z poparzeniami. Niestety poparzyłem. Tak się opalałem nad morze ładnie. Tu jakiś temien widzę. Dziura jakaś tam jest, ale to może być komin wentylacyjny. Sierpnia. Ale wysoki. A, dobrze mówiłem, ole tu przeciąg daje. Dobra, chcę latarkę odpalić. Ale patrz, jakie mury grube. Z 1,5 metra. Pancerwerki. Thank you.
I w kamieniu nie wiem, też będzie. Dziękuję, na takie okienko jest. Sotki mamy, o dziwo. Nikt nie powycinał. No, nie, no nie będę wadził. Bez przesady. A wiem, że to zamurowane było. Chyba przez miasto gdzieś w wyku. Na gazet jest. Który to rok? 2011. Zobaczcie, jak śmiesznie cegła się dryta. Zużywa, nie? A z tej strony praktycznie jak nowa wygląda. Tylko z tej strony. Albo tutaj deszcz po tym spływa, bo komin z pochrony. Albo nie wiem, temperatura wyżej tu działa. W sumie to jest jakieś okienko, może tutaj coś wpadało. Nie wiem, czy coś. Nie wiem, nie znam się. Wiem tyle, że... Oje. Muszę... coś zjeść, bo już pora jakiś obiadek chcę zrobić, tylko kawę wypiłem, no i tak to jak człowiek zasnął. A tak o 6 to o 7, o 8 się wyjechało, bo było trzeba przyszykować wszystko, bo mi się w nocy zachciało wyjechać na wyprawę. No w sumie muszę, bo planowałem dłuższy czas, ale przez to, że w domu tydzień czas prawie sobie siedziałem z tym oparzeniami, to wyszło jak wyszło. No i tam mam anteny. Tu też jakaś dziura, jest jakaś czerpnia. Dobra, lecimy dalej.